Bardzo serdecznie Państwa witam i niezwykle się cieszę, że mam zaszczyt przemówić na tym kongresie, a także cieszę się, że jestem w Toruniu. Przyjeżdżam tu nie tylko dla Kopernika i dla pięknych zabytków, ale dla ludzi, którzy tu mieszkają. Mam wśród nich najlepszych w życiu przyjaciół. Tytuł mojego referatu, ja wiem, ale ja wolę, jak się zmęczę, to sobie siądę. Tytuł mojego referatu, jak Państwo widzą, jest Kopernik jako relatywista. Jest to tytuł niewątpliwie trochę prowokujący, no bo dlaczego niby Kopernik miałby być relatywistą? Robić konkurencję Einsteinowi, ale postaram się Państwa przekonać, że w tym tytule ta prowokacja jest, ale nie taka wielka. Kopernik, jak wszyscy wiemy, zatrzymał Słońce, a poruszył Ziemię. A na bardziej prozaiczne słowa można to przetłumaczyć w ten sposób, że przeniósł układ odniesienia z Ziemi na Słońce, tak jak na tym rysunku widać. Układ związany z Ziemią, strzałka do Słońca. A przeniesienie układu odniesienia to jest typowo relatywistyczny zabieg. Teoria względności w gruncie rzeczy polega na odpowiednim manipulowaniu matematycznym prawidłowościami, jakie rodzą się właśnie z ruchów układu odniesienia. Można powiedzieć, że teoria względności to jest po prostu teoria układów odniesienia. Ale czy to spostrzeżenie to powód, by mówić o Koperniku jako o relatywiście, by stał się on jakimś konkurentem dla Einsteina? Czy to jednak niezbyt wielka przesada? Otóż ja chcę w tym wykładzie rozumieć teorię względności trochę szerzej niż tylko dokonania Alberta Einsteina. Chcę mówić o idei względności. I ta idea względności przenika, jak się okazuje, całą historię fizyki od Greków do dziś. I co więcej, jest ona nadal żywa i nadal owocuje perspektywami na dalsze rewolucje. I tutaj w tym ciągu różnych portretów widzimy rozmaitych, no w cudzysłowie może, relatywistów. Od Arystofanesa, który dokonał pierwszych pomiarów Ziemi. Arystoteles, który stworzył całą fizykę ówczesną. No nie można nie wspomnieć o Euklidesie. Bez niego, bez jego geometrii nie byłoby w ogóle teorii względności. I wreszcie Kopernik. Kopernik, jak zobaczymy dzisiaj szczególnie, w tym ciągu relatywistów odegrał wyjątkową zupełnie rolę. Gdyby nie Kopernik, niemożliwa by była dalsza ewolucja idei względności, którą podjęli i rozwinęli, jak tu widzimy, Kepler, Galileusz, Newton, ale to są tylko milowe kamienie tej dalekiej, długiej drogi. Potem są trzy kropeczki, ponieważ tych uczonych było bardzo wiele. I wreszcie Albert Einstein, który tej idei względności nadał dzisiejszą postać. I jak zobaczymy, na nim się sprawa nie kończy. Co przeniknęło do świadomości społecznej z wielkiej rewolucji Einsteina? No to, jak często słyszymy przy różnych okazjach, że wszystko jest względne. No na tej koszulce jest napisane, że wszystko jest względne, z wyjątkiem tego stwierdzenia. Einstein trochę temu stwierdzeniu pokazuje język, bo
nie całkiem tak sprawa wygląda, a nawet wręcz tak sprawa nie wygląda. Spójrzmy na ten rysunek. To jest rysunek, który przedstawia pierwszą, jak sądzę, rewolucję relatywistyczną. Pierwszą, bo sięgającą czasów przedsokratejskich w starożytnej Grecji. Wtedy już Grecy wiedzieli, że Ziemia jest kulą, a więc ma antypody. No i był wielki problem, jak te antypody wyglądają. We wstępie do dzieła Kopernika, ten wstęp jest listem zaadresowanym do papieża, Kopernik wspomina o starochrześcijańskim pisarzu z II wieku po Chrystusie, Laktancjuszu, który wyśmiewał ideę, że Ziemia jest jak kula, jak piłka, napisał, dlatego że no jakby chodzili ludzie tam na antypodach, musieliby mieć nogi nad głowami i musieliby pospadać z ziemi. I rzeczywiście na tym obrazku widzimy, że ten człowiek na biegunie południowym jest do góry nogami, jak mówimy. Sprawa wygląda w ten sposób, że pojęcie góra-dół to są pojęcia względne i Grecy już o tym wiedzieli. Wiedział o tym Arystoteles. Jeżeli mamy układ odniesienia związany z biegunem północnym, to góra jest tam w stronę sufitu. Gdy przeniesiemy układ odniesienia, dokonamy transformacji, przejedziemy na biegun południowy, to góra i dół zmieniają swoją orientację i góra jest teraz w stronę podłogi. Więc to się zmieniło i rzeczywiście wyglądałoby, że wszystko jest względne. Ale nie całkiem. Dlatego, że to okazuje się, co jest najważniejsze w tej transformacji układu odniesienia, to jest to, co się nie zmienia. I to fizycy nazywają niezmiennikiem albo mądrzej inwariantem. Niezmiennikiem. I co tu jest niezmiennikiem? To jest środek Ziemi. Środek Ziemi się nie zmienia. Ta transformacja z bieguna północnego na południowy wykryła ten środek Ziemi jako niezmiennik. I istotą każdej relatywistycznej rewolucji to jest nie to, co jest względne, co się zmienia, układ odniesienia, tylko to, co te zmiany pozostawiają niezmienne. To jest istotne. Także Einstein może troszkę zapędził się, nazywając swoją teorię teorią względności. Bardziej odpowiednia by była nazwa teoria niezmienników. I wtedy by to trochę odbiór społeczny jego teorii zmieniło. Ale jedźmy dalej. Tutaj mamy Ziemię z układem odniesienia w środku. Bo środek jest niezmiennikiem, więc trzeba tam umieścić układ odniesienia. Układ odniesienia, jego reprezentacją dla nas dzisiaj często w podręcznikach, to są trzy osi, X, Y i Z, zwykle rysowane prostopadle do siebie, tak jak na tym rysunku. No i ponieważ to jest związane ze środkiem Ziemi, to ten układ odniesienia nazywa się geocentrycznym. I Arystoteles wyciągnął z tego wnioski fizyczne. Jeżeli w środku znajduje się środek Ziemi, w środku Wszechświata, to wszystkie ciała spadają do środka Ziemi, do swojego centrum naturalnego. I tym miejscem naturalnym, które przyciąga te spadające ciała, jest środek Ziemi. Inne ruchy, żeby je wykonać, musimy użyć siły, nie dopuścić, żeby spadły na Ziemię. I wtedy musimy zaaplikować siłę. Natomiast jak ciała spostrzone swobodnie spadają do środka Ziemi, do swojego miejsca naturalnego. Ziemia, środek Ziemi, układ związany ze środkiem Ziemi stał się standardem ruchu naturalnego. To jest ciekawe, że z rewolucją relatywistyczną jest zwykle wyznaczenie standardu ruchu, tego, co absolutnie spoczywa lub się absolutnie porusza. Na tym drugim obrazku jest taka wizja trochę bardziej artystyczna tego geocentrycznego świata z Ziemią po środku. T-
Ta naukowa, czysto rewolucja Arystotelesa, stworzenie fizyki związanej z centrum Ziemi, pociągnęła za sobą zmianę obrazu świata astronomicznego. Ziemia się stała środkiem całego wszechświata. Jakieś interpretacje filozoficzne, a nawet teologiczne interpretacje fizyki Arystotelesa, to wszystko możemy nazwać światopoglądem geocentrycznym. Na obok jest rysunek, który ilustruje to poglądowo. Mówi się często, że Kopernik zdegradował człowieka, bo dawniej człowiek zajmował centralną pozycję we wszechświecie, a teraz Ziemia nie jest w środku, stała się jedną z planet, więc degradacja człowieka. Otóż nie jest to całkiem prawdą. W średniowieczu, a więc przed Kopernikiem, wcale człowiek się nie znajdował w centrum wszechświata. Popatrzmy na ten rysunek. To jest rysunek ilustrujący wizję świata, jaką przedstawił Dante w swojej Boskiej Komedii. Tu jest cały wszechświat. Na obwodzie wszechświata, tam na samej górze, to jest ilustracja nieba empirejskiego, tam zamieszkuje Pan Bóg, a w środku Ziemi co się znajduje? Piekło. I można to nazwać średniowiecznym heliocentryzmem, od angielskiego hell. Hell jest w środku, więc heliocentryzm. To zdegradowanie człowieka, poczucie, że człowiek stał się kimś z marginesu, to przyszło znacznie później, kilka pokoleń po Koperniku. To trzeba było pewnej świadomości takiej zbiorowej. Natomiast świat średniowieczny nie był antropocentryczny, był raczej antropoperyferyjny. Człowiek był właśnie na peryferiach, nie geometrycznie, ale ontologicznie, odczuciowo. Natomiast świat średniowieczny był zdecydowanie teocentryczny. Pan Bóg był nie w geometrycznym środku, ale w środku ciężkości, w środku właśnie ontologicznym był Pan Bóg. Świat był teocentryczny i potem zmiana teocentryzmu na antropocentryzm to właśnie wywołała wielkie echa w odbiorze społecznym i filozoficznym. Ale wróćmy do spraw astronomicznych. Kopernik przeniósł układ odniesienia z Ziemi na Słońce, bo uważał, że w ten sposób uprości się starożytny ptolemejski system wszechświata. Tu na tym dużym obrazku mamy współczesny wykres, mianowicie policzone są tory planet w stosunku do Ziemi, która jest w środku. A więc jeżeli przyjmiemy system ptolemejski, że Ziemia jest w środku, nie Słońce, to ruchy planet liczone w tym układzie odniesienia są niezmiernie skomplikowane. Jak widzimy, zataczają takie pętle, cofają się, znowu idą. To są wszystkie układy planetarnego naszego układu, sporządzony obraz współcześnie, zrobiony komputerowo. Więc widzimy, że to jest bardzo skomplikowane. I starożytni musieli temu stawić czoło, w sensie matematycznym. Jak to opisać matematycznie? Taką plątaninę krzywych. I Ptolemeusz tego dokonał. I to był wielki uczony, no, można powiedzieć poprzednik Kopernika. Kopernik się zresztą na nim absolutnie wzorował. Otóż co wymyślił Ptolemeusz, żeby ten skomplikowany system uprościć? Popatrzmy na ten mniejszy rysunek z boku. Ziemia jest w środku, a planeta na górze, tam niebieska, ona krąży po takim małym okręgu. Ten okrąg się nazywa epicyklem, a środek epicyklu ślizga się po tym pomarańczowym, większym okręgu, deferencie. I ruch wypadkowy, tamtą przerywaną niebieską linią, to jest ruch właśnie planet. Widzimy, że są takie pętle, jak i tutaj na tym dużym obrazku. Czyli Ptolemeusz to wszystko opisał matematycznie, bez pomocy komputera. Więc trzeba podziwiać jego matematyczny kunszt. I rzeczywiście krzywa wypadkowa dała w przybliżeniu to, co się obserwuje na niebie. Kopernik co chciał? Chciał to uprościć, chciał rozplątać ten zawiły obraz. I sądził, że
jeżeli przeniesie układ na Słońce, będziemy liczyć względem Słońca, a nie Ziemi, to to się wszystko uprości. Czy mu się to udało? Na lewo jest obrazek ilustrujący system Kopernika, który rzeczywiście wygląda prosto. W środku jest Słońce, naokoło są planety, które krążą wokół Słońca i wszystko jest bardzo proste i gra. Ale niestety życie nie jest takie proste. To jest obrazek wycięty z De Revolutionibus Kopernika i widzimy, że Słońce jest w środku, ale te małe epicykle pozostały, nie znikły. Kopernik musiał je wprowadzić, ażeby uzyskać zgodność swoich obliczeń z tym, co się rzeczywiście na niebie obserwuje. System był prostszy od ptolemejskiego, ale nie całkiem, bo jeszcze epicykle i inne jeszcze rozmaite poprawki do tego obrazu trzeba było wprowadzić. Podkreślam, to nie było tylko wyobrażeniowe sobie namalowanie idei w wyobraźni, ale to on wszystko liczył matematycznie i porównywał z obserwacjami, czy to, co wyliczył, zgadza się z tym, co widać na niebie. Gdzie leżał klucz do tego wszystkiego? Klucz leżał w tym, że Grecy wymyślili, że planety poruszują się po okręgach. Platon to uświęcił swoją doktryną. Okrąg jest najdoskonalszą, najbardziej symetryczną bryłą dwuwymiarową i dlatego Demiurg, stwarzając wszechświat, musiał użyć no, najpiękniejszej, najprostszej konstrukcji, najprostszej symetrii, czyli okrąg i planety muszą się poruszać po okręgach. I dlatego mieliśmy epicykle, które były okręgami, deferensy, które były okręgami i Kopernik z tego nie zrezygnował. Nie miał pojęcia, jak to zrobić. Po prostu nie przezwyciężył tego paradygmatu okręgów. Zrobił to dopiero Kepler. Odrzucił okręgi, a wprowadził elipsy. Ale zajęło mu to chyba 8 lat życia. Badał orbitę Marsa i zgodnie z systemem Kopernika i nie zgadzały mu się obliczenia. Próbował różnych poprawek i wreszcie po 8 latach wpadł na to, że jeśli przyjmie za orbitę Marsa równanie elipsy, to wszystko wyjdzie prościutko. I dzisiaj wiemy, że jeżeli do systemu Kopernika wprowadzić nie okręgi, tylko elipsy, to rzeczywiście wszystko będzie proste. Będzie tak, jak dzisiaj się uczymy w szkołach. Także to jest rewolucja Kopernika, ale nie możemy zapomnieć o Keplerze. Podsumujmy, na czym polegała idea rewolucji Kopernika? Dokonała się ona poprzez przeniesienie układu odniesienia z Ziemi na Słońce. Dzięki temu Kopernik obalił dogmat Arystotelesa, że Ziemia skutkiem tego przestała być naturalnym środkiem wszechświata. I to był cios wymierzony w fizykę Arystotelesa. Można dyskutować, czy Kopernik zdawał sobie sprawę z tego, że tym samym swoim systemem obalił fizykę Arystotelesa, ale ta świadomość przyszła wkrótce potem. I to odrzucenie fizyki Arystotelesa, że Ziemia jest środkiem naturalnym, jakąś taką prymitywną teorią grawitacji, że ona przyciąga do siebie wszystkie ciała, ten środek naturalny, to zostało obalone i został zapoczątkowany lawinowy proces przemian. No, gdyby nie dzieło Kopernika, to ten proces przemian by może został zapoczątkowany, ale chyba znacznie później. No więc ta epopeja układów odniesienia trwa nadal. Przenoszenie układów odniesienia z Ziemi na Słońce było krokiem pierwszym. Ale potem ważniejszym okazał się ruch układów odniesienia względem siebie. Nie tylko przenosimy w inne miejsce, ale dwa układy poruszają się względem siebie. Tu na rysunku
mamy dwa układy odniesienia. Jeden zaznaczony jako osie x, y, z, drugi x, y, z prim. I ten układ pomarańczowy, czy taki różowy, ślizga się po osi x tamtego niebieskiego czy ciemnego układu z prędkością v. Taki wektorek tam jest narysowany z literką v, wskazuje, że ten układ porusza się względem tamtego układu z prędkością v. I tutaj już trafiamy w dzieło Galileusza. Dzisiaj to nazywamy klasyczną zasadą względności, że wszystkie układy odniesienia, tak ta zasada względności głosi, poruszające się jednostajnym ruchem względem siebie, a więc bez przyspieszeń, są równouprawnione. Żaden z nich nie jest wyróżniony. Nie ma jakiegoś miejsca naturalnego. Układy odniesienia mogą się względem siebie poruszać ruchem jednostajnym i prostoliniowym i żaden z tych układów odniesienia nie jest uprzywilejowany. To się dzisiaj nazywa klasyczną zasadą względności albo zasadą Galileusza. Następnym krokiem było wiekopomne dzieło Newtona, od którego zwykle liczymy początek nauki nowożytnej. W dziele Newtona znika standard spoczynku. U Arystotelesa standardem spoczynku był układ związany z Ziemią. Teraz nie ma w ogóle spoczynku. Wszystkie układy, które się poruszają względem siebie jednostajnie, są równouprawnione. Nie ma standardu spoczynku. Takie układy, które się poruszają jednostajnie względem siebie, nazywają się w fizyce inercjalne układy odniesienia. I każdy obserwator, nazywamy ich obserwatorem inercjalnym, związanym z układem odniesienia inercjalnym, ma swój własny standard ruchu. Każdy układ inercjalny można związać z obserwatorem i on ma swój własny standard ruchu, standard lokalny. A jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to ciało pozostaje w stanie spoczynku albo ruchu jednostajnego. Nie ma żadnego standardu absolutnego spoczynku. Tu jest taka plansza, która ilustruje tę zasadę ostatnią, którą według pomysłu Galileusza, ale może ją to pominę, jest nieistotne dla dalszych rozważań. I teraz mamy różne układy odniesienia inercjalne. Przechodzimy od jednego do drugiego, jak się nam podoba, bo wszystkie są równouprawnione. I pytanie, a co jest niezmiennikiem? Bo wiemy, że niezmiennik jest najważniejszy. Popatrzmy na ten rysunek. Mamy dwa inercjalne układy odniesienia i strzałka od jednego do drugiego. To jest ta transformacja, przejście od jednego układu do drugiego. I co jest tym niezmiennikiem? I tu jest zaskoczenie, coś niesamowitego. Okazuje się, że niezmiennikiem w przejściach od jednego układu inercjalnego do drugiego są prawa fizyki. Zaczyna się fizyka nowożytna, działają już prawa fizyki. Jesteśmy u progu czasów nowożytnych, bo nowożytność się zaczęła nie tyle dzięki jakimś tam wojnom i innym rzeczom, tylko dlatego, że powstała nauka, która kształtuje dzisiejszy świat. Jak to możliwe, że prawa fizyki są związane z tak prostym zabiegiem, jak przechodzenie od jednego układu odniesienia do drugiego? Otóż to w ten sposób to jest możliwe. Mianowicie z danym układem odniesienia, wyobraźmy sobie, siedzimy na jakiejś planecie, patrzymy na wszechświat, widzimy wszechświat, widzimy pewien obraz świata. Przechodzimy do innego układu odniesienia, do jakiejś innej planety, widzimy trochę inny obraz świata. Ale obrazy się zmieniają, ale w tych zmiennych obrazach coś pozostaje tego samego, takie samo. Pewien wzorzec detali pozostaje taki sam. I ten wzorzec detali to jest właśnie prawo fizyki. Dolny rysunek to ilustruje w bardzo taki naiwny sposób. Mamy dwa światy. Świat związany z jednym układem odniesienia, taki świat chmurek, potem transformacja i ten świat po transformacji jest inny.
inne są te chmurki. Ale szukamy niezmiennika. Co tam jest prawem przyrody? Co się nie zmienia? No, łatwo zauważyć, jeśli ktoś jest na tyle spostrzegawszy, a właściwie nie tyle spostrzegawszy, ile skoncentrowany w tej chwili, bo to jest proste. To, co się nie zmienia, to jest to, że wszystkie chmurki mają ogonki. I w tym prymitywnym świecie chmurek to jest prawo fizyki. Wszystko się zmienia, ale to, że chmury mają ogonki, to jest prawo fizyki tamtego świata. I prawa fizyki Newtona, fizyki klasycznej, to są niezmienniki względem transformacji Galileusza, a transformacja Galileusza to jest właśnie przechodzenie od jednego układu do drugiego układu inercjalnego. I prawa fizyki są niezmiennikami. Te prawa fizyki, które my znamy, uczymy się w szkole, to jest jakiś taki cud metody naukowej. Wieki biegną szybko, czas naszego wykładu również, musimy przeskakiwać przez stulecia. Jesteśmy w XIX stuleciu. Maxwell odkrył prawa rządzące elektrodynamiką, a wkrótce Hertz wykrył istnienie fal elektromagnetycznych empirycznie i zaczął się okres, era elektryczności, którą żyjemy do dzisiaj. Ale zaczął się też pewien kryzys w fizyce, mianowicie Maxwell, który napisał te równania pola elektromagnetycznego, które tam w prawym rogu są pokazane, okazało się, że te równania Maxwella nie są niezmiennikami względem transformacji Galileusza. Czyli co, nie są prawem przyrody? Są na pewno prawem przyrody. Coś jest nie w porządku. Coś w tym obrazie klasycznym nie gra. No i tutaj fizyka w końcu XIX wieku znalazła się w kryzysie. I właśnie przyszedł Einstein, urzędnik z biura patentowego w Bernie, bo nawet nie było miejsca dla niego na Uniwersytecie w Zurychu. Einstein zrozumiał, że nie należy zmieniać równań Maxwella. One są poprawne, dobrze opisują prawa przyrody, prawa rozchodzenia się światła i fal elektromagnetycznych. Trzeba zmienić reguły transformacji. Od jednego układu do odniesienia do drugiego nie przechodzi się tak jak dawniej według przekształcenia Galileusza. Te przekształcenia trzeba wyrzucić i trzeba wprowadzić nowe przekształcenia, które Einstein nazwał przekształceniami Lorentza. Przekształcenia Lorentza działają trochę inaczej niż przy transformacji Galileusza. Nie tylko one zmieniają to, co się dzieje w przestrzeni, ale również czas trochę inaczej płynie w jednym układzie inercjalnym i w drugim układzie inercjalnym, co symbolizują te zegarki. I co jest niezmiennikiem nowym? Są oczywiście prawa przyrody względem tych poprawionych przekształceń i C, prędkość światła, w fizyce oznacza przez C, prędkość światła jest stała, nie zmienia się. Wszystko się zmienia, gdy przechodzimy od jednego układu do drugiego. Prawa przyrody się nie zmieniają i prędkość światła zostaje ta sama, jest absolutna. Jest jak gdyby nowym wzorcem absolutnego ruchu. I to pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Mianowicie czas i przestrzeń i prędkość światła są ze sobą powiązane. To jest wzór ze szczególnej teorii Einsteina, jak prędkość światła jest związana z czasem i przestrzenią. T to jest czas, X to jest przestrzeń. Jeżeli prędkość światła okazała się absolutną, to można to zrobić matematycznie i konsystentnie, ale trzeba przyjąć, że czas i przestrzeń są względne, że nie płyną tak samo i nie wyglądają tak samo w każdym układzie inercjalnym. I to był szok dla współczesnych i dla fizyków także, w pierwszych dekadach XX wieku. Teoria względności szczególna, bo tak się ją nazywa, powstała w 1905. To był taki duży szok, że czas i przestrzeń nie są absolutami. To tak jak ta góra i dół starożytnych Greków nie spadają już w antypod, bo jest niezmiennik. Tak samo i tutaj. Czas i przestrzeń się zmieniają i to było właśnie zaskoczenie i dlatego
nazwano teorię względności względności, bo czas i przestrzeń są względne, ale prędkość światła i prawa przyrody są absolutne, się nie zmieniają. To jest szczególna teoria względności. No i dalszy ciąg to jest rewolucji Kopernika, tych układów odniesienia. Następne ogniwo w łańcuchu idei rozwoju, idei względności. No dotychczas cały czas mówiłem o tych inercjalnych układach odniesienia, o tych układach, które względem siebie poruszają się jednostajnie i prostoliniowo, ale można sobie wyobrazić układy odniesienia, które się poruszają jakkolwiek, z przyspieszeniami. Słońce dookoła Ziemi, czy Ziemia dookoła Słońca, bo to jest względne co, względem czego. Poruszają, to nie są układy inercjalne, poruszają się po okręgach, czyli z przyspieszeniami. A więc jak uogólnić teorię względności na układy dowolnie poruszające się, jakiekolwiek. I to jest ogólna teoria względności Einsteina, którą stworzył 10 lat potem, w 1915 roku. I to jest, okazało się, że to jest również teoria grawitacji i można ją bardzo prosto w wielkim skrócie przedstawić przy pomocy myślowego doświadczenia Einsteina ze spadającą windą. Tutaj mamy windę. Wyobraźmy sobie obserwatora w windzie, ale kabel się urwał i winda swobodnie spada na ziemię. Swobodnie to znaczy w polu grawitacyjnym spada sobie swobodnie, a oczywiście dopóki się nie rozbije, ale rozpatrujemy ten swobodny spadek, tak długo jak winda spada swobodnie, bo jak trafi w podłogę, to już nie będzie swobodny spadek, tylko katastrofa. I co się dzieje w tej windzie? Załóżmy, że obserwator nie wie, że się kabel urwał, ale podskoczył albo kapelusz rzucił do góry i ten kapelusz zawiśnie w powietrzu. Nie będzie pola grawitacyjnego, bo kapelusz będzie spadał tak samo, z takim samym przyspieszeniem jak cała winda. I w stosunku do układu odniesienia, jakim jest winda, do ścian windy, będzie spoczynku. A więc lokalnie, wewnątrz windy, można wyeliminować pole grawitacyjne przez odpowiednie wybranie układu odniesienia z przyspieszeniem, który z przyspieszeniem spada na Ziemię. I to jest już einsteinowska zasada względności, obowiązująca wszystkie układy odniesienia, ale z jednym zastrzeżeniem, że to jest lokalnie tylko dopuszczalne. Tylko lokalnie można zlikwidować pole grawitacyjne w windzie, a już poza windą nie. Poza windą już wiadomo, że winda spada i że to nie jest tylko eliminacja pola grawitacyjnego, tylko że się kabel urwał. Ale w fizyce to jest tak, że coś za coś. Musi być taka równowaga zachowana. Lokalna eliminacja pola grawitacyjnego musi zostać czymś skompensowana, ażeby nie zakłócić całej harmonii praw fizyki. I okazuje się, to było kolejne wielkie odkrycie Einsteina, no to zawdzięczamy tylko jego niesamowitej wyobraźni, którą potrafił transponować na równania. Mianowicie tym lokalnym zakrzywieniem czasoprzestrzeni przedstawionym przez tą spadającą windę, to lokalne zakrzywienie trzeba czymś skompensować. I okazuje się, że z kompensacją tego eliminacji pola grawitacyjnego jest właśnie wprowadzenie zakrzywienia czasoprzestrzeni. Można lokalnie wyeliminować pole grawitacyjne, ale trzeba troszeczkę zakrzywić czas i przestrzeń. I to jest kolejna wielka pojęciowa rewolucja Einsteina. Tu są równania na dole, słynne równania Einsteina, które przedstawiają ilościowo, w jaki sposób rozkład materii po prawej stronie równania, czyli to, co generuje pole grawitacyjne, jak ono kształtuje geometrię czasoprzestrzeni, to jest ta część po lewej stronie. To są
Niesamowicie piękne równania. One tu są napisane w takiej skondensowanej formie. Naprawdę są dosyć bardzo nawet skomplikowane, ale zawierają w sobie niesamowitą informację. W 1916 roku Einstein je rozwiązał i znalazł rozwiązania tam w tych równaniach, które przedstawiały falę grawitacyjną. Ale uważał, że to jest nonsens. I myślał, że to jest artefakt matematyczny. No jak wiemy, w 2015 roku odkryto fale grawitacyjne generowane przez zdarzenia dwóch czarnych dziur i wszelkie dyskusje, czy fale grawitacyjne są artefaktem matematycznym, czy rzeczywistością, musiały ustać. Te równania zawierają wiele informacji o kosmosie, o gwiazdach, o polu grawitacyjnym, o czarnych dziurach, o których Einstein nie miał bladego pojęcia, ale trafił w sedno. Czy koniec rewolucji relatywistycznej? No nie, jest ta faza postrelatywistyczna, ale ona nazywa się post, bo jest po teorii względności, ale nadal jest bardzo relatywistyczna. A strategia jest ciągle ta sama. Mamy lokalne zaburzenie, tak jak u Einsteina, kompensacja lokalna i ta kompensacja może reprezentować pewne nowe pola fizyczne. Przedstawię to na bardzo prostym diagramie, żeby uchwycić intuicję. Tu linia prosta po lewej stronie przedstawia jakąś globalną symetrię, bo linia prosta jest globalnie symetryczna, w każdym punkcie wygląda tak samo. Wprowadzamy lokalne zaburzenie tej symetrii, taki dołek. Lokalnie symetria została zaburzona, no ale jak powiedziałem, fizyka musi zachować równowagę i trzeba skompensować to lokalne zaburzenie. Musimy wprowadzić takie pole dodatkowe, tutaj te wektorki je reprezentują, pole, takie pole, które jak gdyby uzupełnia tę symetrię i to pole to jest pole, okazuje się pole fizyczne. Fizyka odkrywa takie pola. Ta zasada tutaj przedstawiona nazywa się zasadą cechowania. Problem tylko polega, żeby odgadnąć właściwą symetrię, a potem się zaburza już, to jest mechanizm prawie automatyczny. I popatrzmy na ten rysunek. No, ten rysunek, ta fotografia ze zwierciadłem to jest tylko zwrócenie uwagi na to, że symetria to jest, tu jest, chodzi o symetrię zwierciadlaną. Symetria odbija pokój miernie, ale coś zmienia. Coś zachowuje, coś zmienia. Co zmienia? Lewą stronę na prawą. Ale to symetria zwierciadlana jest bardzo prostą symetrią. Matematyka zna rozmaite, bardzo skomplikowane symetrie i estetycznie niezmiernie piękne. Tutaj kilka z nich jest wymienionych. Więc tak, symetria, którą nazywają w fizyce symetrią U1. Nie będę tłumaczył ani jak ona wygląda, ani dlaczego się nazywa U1. Jest to symetria, której podlegają oddziaływania elektromagnetyczne. To równania Maxwella. Podlegają symetrii U1. Jeżeli tę symetrię się lokalnie zaburzy i skompensuje polem cechowania, to otrzymamy teorię elektromagnetyzmu. Symetria SU2 to jest symetria słabych oddziaływań jądrowych. Jeżeli się ją zaburzy lokalnie, jeśli wprowadzi się odpowiednie pola kompensujące, otrzymamy teorię oddziaływań jądrowych słabych. Teoria SU1 razy SU2, tutaj się wkradł mały błąd, tam powinien być między SU1 i SU2 taki krzyżyk jak X, to jest iloczyn kartezjański fachowo mówiąc. I takie, te dwie symetrie, iloczyn tych dwóch symetrii to jest symetria oddziaływań słabych i elektromagnetycznych i słabych jądrowych łącznie. To jest teoria, która jednoczy, unifikuje dwa oddziaływania w jedno. I wreszcie teoria, symetria SU5 to jest kandydatka, symetria kandydująca na zunifikowanie oddziaływań elektrosłabych i silnych jądrowych. W fizyce jest cztery podstawowe oddziaływania. Elektromagnetyczne, SU1,
słabe jądrowe, SU2, silne jądrowe, SU5 i grawitacyjne. Grawitacyjnych tu nie ma na tej liście, bo ciągle szukamy właściwej symetrii. Jest wiele kandydatur, ale jeszcze nie wiemy jaka. Ale schemat jest ciągle ten sam. To jest schemat, który się wywodzi od tej symetrii z względem środka Ziemi poprzez cały ciąg od Kopernika do dziś. To jest jakby podsumowanie tych wszystkich symetrii. Jak powiedziałem, mamy 4 oddziaływania podstawowe fizyczne. One tu są nie po kolei, tak według innego kryterium. Najpierw są silne oddziaływania grawitacyjne, ta krzywa na górze. Potem są elektromagnetyczne, EM, potem słabe elektromagnetyczne, grawitacja. Na osi poziomej mamy energię. 100 gigaelektronowoltów aż do 10 do 19 gigaelektronowoltów, a na osi pionowej jest natężenie tych pól odpowiednio. I zobaczmy, jeżeli elektromagnetyczne i słabe przy temperaturze 100 gigaelektronowoltów, jeżeli i one się łączą w jedno, w elektrosłabe. Silne, ta górna kreska, silne jądrowe łączą się dopiero przy 10 do 15 gigaelektronowoltów w jedno. A grawitacja nie chce się z nimi połączyć dopiero przy temperaturze 10 do 19 podejrzewamy, że ona się połączy i wtedy stworzy tak zwaną toe, to po angielsku palec u nogi, ale to jest skrót theories of everything, teorie wszystkiego, że wszystkie oddziaływania fizyczne połączą się w jedno, ale do tego trzeba energii 10 do 19 i popatrzmy, w tym miejscu koło energii troszkę więcej niż 100 gigaelektronowoltów dzisiaj potrafimy osiągnąć w CERN-ie pod Genewą i możemy empirycznie badać połączenie elektromagnetycznych słabych i to zostało zbadane, za to padły nagrody Nobla. No i jesteśmy w drodze do tego Good Grand Unifying Theories, wielkie teorie unifikacyjne, żeby do tego połączyć silne oddziaływania jądrowe. No, ale tych energii jeszcze nie potrafimy osiągnąć, ale są one w zasięgu teorii. Wiemy, jaka symetria tam jest, SU5 według wszelkich danych. Natomiast no naszym marzeniem by było sięgnąć do 10 do 19 GeV i osiągnąć teorię wszystkiego, ostateczne zjednoczenie wszystkich oddziaływań fizycznych, no ale to jest nawet poza zasięgiem nawet teorii dzisiaj, bo jeszcze nie wiemy, co jest tą kwantową teorią grawitacji, jaką symetrię trzeba tam zaburzać i kompensować. Ale proszę popatrzeć, jak daleko jesteśmy od Kopernika, ale gdzieś on w tym wszystkim, te jego zmiany układów odniesienia tkwią. I gdy osiągniemy to, czy to będzie koniec kopernikowskiej rewolucji? Wyszliśmy daleko, daleko poza dokonania Kopernika, ale to jest moja teza, miarą geniusza jest odległość, jaka dzieli skutki jego dzieła, czyli to, co my dzisiaj osiągamy, skutki jego dzieła, od tego, co on sam dokonał. Dla nas to, co dokonał Kopernik, to jest jakieś takie niewielkie osiągnięcie. No co to jest przeniesienie układu odniesienia z Ziemi na Słońce w stosunku do wielkiej unifikacji fizyki. Ta odległość od Kopernika do naszych osiągnięć jest ogromna, ale właśnie miara wielkości tej odległości to jest miara geniuszu Kopernika. On właśnie dzięki temu jest obecny w naszych dokonaniach. Dziękuję.